rysy jest szklanka. Do jednego z nich powiedziała po rosyjsku spasiba. Zatankowaliśmy po drodze paliwo i kupiliśmy kartę do internetu. 66 Polaków żołnierzy. Jest dużo Romów i tak chodzą i się kręcą. I mnie przyprowadził, jest sala tortur. Dziwne, jakieś było słychać tu strzały. Słuchajcie, mamy śnieg. Śnieg, grad, po prostu woda już się leje strumieniem. Oczywiście od razu płynie już tu strumień ulicą. Masakra, co tu się dzieje. Pospadały kamienie. Nie wiem, czy tu przejedziemy. Hamuj, hamuj, hamuj. Cześć, witajcie w nowym vlogu. Cześć, witajcie. Jak widzieliście, Transalpina dała nam chrzest bojowy, tak. Ale żyjemy, jesteśmy cali i zdrowi, na mimo szczęście. Że tym gradem po prostu tak sypało. Burza niestety nas dogoniła. Pamiętacie, w ostatnim odcinku uciekaliśmy przed tą burzą? No i nie daliśmy rady, po prostu to gradobicie i te potoki, które zaczęły płynąć ulicą, ja byłem przerażony, ale jakoś się udało. No. Udało się zjechać, udało się też odjechać. Jesteśmy teraz w miasteczku Sejni, jeszcze w Rumunii, ale jesteśmy już blisko granicy z Ukrainą. 39 km mamy do miasta ukraińskiego. Zdecydowaliśmy się jechać przez Ukrainę, bo chcemy zobaczyć, jak ludzie tam żyją, jak sobie radzą z tym, co się dzieje gdzieś tam na wschodzie. No, mam nadzieję, że Wam też to troszeczkę rozjaśni, jak funkcjonuje tam normalnie życie, normalne życie. Znaczy funkcjonuje i zobaczymy, czy da się tam troszeczkę popodróżować kamperem. Nie będziemy tam długo, no ale kawałek przejedziemy, także sprawdzimy, tak. Jak tam jest. No, także lecimy na granicę. Zobaczymy, czy nas będą kontrolować jakoś bardzo mocno. Czy nas puszczą w ogóle. Podobno Polaków traktują, tak wiecie, z przymrużeniem oka. Zobaczymy, wszystko się okaże. Zbliżamy się do granicy, nie ma dużej kolejki. Tak, jesteśmy w miasteczku Halmi w Rumunii i tu właśnie będziemy przekraczali granicę z ukraińsko-rumuńską. Jak widzicie, pusto jest na granicy. Nikogo nie było na granicy i wjeżdżamy powoli na teren Ukrainy. Witamy Was z Ukrainy. Poszło szybko, ponieważ chyba mało aut tu wjeżdża. Na tym przejściu granicznym byliśmy jedynym samochodem, który akurat przekraczał granicę między Rumunią a Nie, Ukrainą. Nie, drugi za nami jeszcze przyjechał. W drugą stronę był większy korek, trochę więcej aut wyjeżdżało, ale słuchajcie, no celnicy byli bardzo, bardzo mili. Mimo tego, że Monika do jednego z nich powiedziała po rosyjsku spasiba zamiast dziękuję normalnie i to był trochę przypał na samym początku. Nie, ale najśmieszniejsze było. Drugi przypał był, jak otworzyłam drzwi od wana i wypadło to. A celnik pyta się, a co to jest? No jak trzymam się, to kojarzy. No. Ja mówię, herbata. Mówię, czaj turecki. On tak... Otworzył, powąchał, wziął sobie jedno do ręki, pomacał. Także zaśmiał się. Tak, generalnie była spoko atmosfera, pośmialiśmy się trochę. No i jesteśmy zaraz za przejściem granicznym. Tu jest jakaś taka wioska, miasteczko. Cicho, spokojnie, ale my jeszcze sobie troszeczkę dzisiaj ujedziemy i gdzieś tam staniemy w jakiejś wsi. Także do zobaczonka jutro. Jutro. Nocka była cicha i spokojna. Aczkolwiek bardzo czarna. Bardzo czarna, bardzo ciemna. Nie świeciły się żadne światła, więc wygląda na to, że są jakieś przerwy w dostawie prądu. Tak, na ulicach ciemność, tutaj właśnie w gospodarstwach domowych też było ciemno. Nie wiem, może się później zapaliły, ale no my już spaliśmy, ale no było bardzo ciemno. Będąc w miasteczku już dawno nie doświadczyliśmy czegoś takiego. Dokładnie. No i troszeczkę nas zaniepokoił krążący tu helikopter późnym wieczorem. A pewnie to... Granica, blisko. Tak, granica. I wiecie, dziwne jest takie uczucie, będąc w państwie, w którym jest stoczona wojna. Gdzieś tam ludzie giną na wschodzie i jest to przykre i...
nie wiem, takie dziwne uczucia, aczkolwiek no życie płynie, no toczy tutaj się dalej. Tutaj życie toczy się dalej, ludzie jeżdżą na rowerkach. Tak, jesteśmy w miejscowości Nevetlenfolu i jedziemy do Berehove, bo tam chcemy troszeczkę odpocząć i pokazać Wam jedno fajne miejsce. Zatankowaliśmy po drodze paliwo, 59 hrywien, tak? Tak, za litr tego lepszego diesla jest to w sumie... Chyba najtańsze, tańsze chyba nawet niż w Turcji, tak. Wydaje mi się. Później to sprawdzimy, podamy Wam cenę w złotówkach. No jest bardzo gorąco, parno po prostu, tak, upały chyba tu znowu nastały w tej części Europy, bo jest po prostu no, tragedia. Jest taka paruwa, że szok. Bardzo duszno. Stoimy w korku, a tu takie cudeńko z lewej strony. Chyba Wołga, nie? Dobrze, że pojechałem bokiem, bo tak to byśmy stali jeszcze za 2 godziny, a to po prostu była kolejka do granicy z Węgrami. A my teraz przejechaliśmy przez rzekę Cisę i mkniemy dalej. Myśleliśmy, że to kolejka do mostu, była tam jakaś kontrola, ale nas nawet nie sprawdzali. Nie, kazali jechać dalej. Pojechali. No to pojechał. Pojechali. Plantacje winogron normalnie jak w Augen. Pozdrawiamy, Marek. Piękna okolica. Podobno słynie z produkcji win. Nie, tu jest jakaś taka winiarnia. Zatrzymaliśmy się w miasteczku Berehove. No, chcieliśmy kupić ukraińską SIM card, ponieważ ułatwi ona naszą pracę. Będziemy mieli wtedy no, tańszy roaming na terenie całej Unii Europejskiej, ale zobaczymy, czy nam się to uda. Miasto normalnie tętnie życiem. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w tych rejonach, z tego co czytaliśmy, mieszka bardzo dużo Węgrów. Dokładnie, niektórych... 48% nawet. Tak, w niektórych miastach. No. Także idziemy, może coś znajdziemy. Kupiliśmy kartę do internetu LiveCell za 275 hrywien. Działa też w roamingu i to właśnie nas interesowało. Roaming jest w całej Unii Europejskiej darmowy. Co prawda jest tylko 10 GB internetu, ale chodzi nam o takie właśnie państwa, przez które tylko przejeżdżamy. Jesteśmy tylko chwilę, czasem dzień, dwa. No i po prostu, żeby mieć ten internet, to, no, to teraz będziemy używać sobie tej karty. Myśleliśmy, że trochę tego internetu jest więcej, ale, no, ale jest jak jest. No, no. Na Ukrainie jest nielimitowane, także... No, także może zostaniemy. Może zostaniemy tu dłużej. No. Jak już zauważyliśmy po drodze, miasto słynie z uprawy winogron i produkcji win. Od bardzo dawna to wino jest już tutaj produkowane. Gąsiorki nastawiane, także no, może nam się uda kupić jakieś swojskie winko, zobaczymy. A może nam się uda wykąpać w jakichś wodach leczniczych, bo ten region też słynie z wód termalnych. Termalnych, mineralnych, leczniczych właśnie. Które dobre są na poprawę krążenia, no i na skórę, reumatyzm, na skórę. Także zobaczymy. No, miasto bardzo urokliwe, bardzo ciekawe. Spokojne. Ludzie bardzo mieli. Spokój. Ludzie bardzo mili, tak, to fakt. W mieście tym mieszka około 40% Węgrów. No i chyba jest to prawda, ponieważ na tym kościele widnieje węgierska flaga. Wydawałoby się, że miasto ciche i spokojne, odsunięte bardzo daleko od linii frontu, a jednak z tego miejsca również też są powoływani żołnierze i giną na froncie, na wojnie między Ukrainą a Rosją. Kilka miesięcy temu zginęło kilku żołnierzy, którzy no, są upamiętnieni na tej tablicy. No przykre to jest, niestety. No. Z drugiej strony jest tablica upamiętniająca osoby, które zginęły w 2014 roku na Majdanie podczas demonstracji. Także no, krwawy okres dla Ukrainy od kilkunastu, w sumie prawie kilkudziesięciu lat. Niestety. Zaszliśmy do sklepu, żeby sprawdzić, jakie są ceny. No i oczywiście na głodniaka kupiliśmy tu, proszę, jest bułka z kiełbaską, chałka taka duża, 4 pączki były, tylko już 2 zjedliśmy.
Tu jeszcze znowu jakieś dwie. Słodkie bułeczki, bo po prostu wyglądały przepięknie. Tu jakaś jeszcze taka była. No i te trzy jogurty. Zapłaciliśmy za to 256 hrywien, a na obiad tu są krokiety, jedne z mięsem, drugie są z grzybami, za 280 hrywien, czyli to wyjdzie jakieś, nie wiem, 40 parę, 50 zł za to wszystko, także ceny są dosyć niskie, powiedziałabym. Tak nam się wydaje. Mhm. Oczywiście wszystko włożyliśmy do jednej torebki, żeby nie brać tyle foliówek, ale okazało się, że te wszystkie bułki są na wagę. Myśleliśmy, że to jest cena za sztukę. Tak, nawet pączki. Nawet pączki, tak. Później pani musiała to poprzekładać do oddzielnych torebek, żeby zważyć. Także dobra, jemy i lecimy dalej. Przyjechaliśmy pod te termy, czy jak to tam się zwie. Termalne źródełka, ale jest strasznie dużo ludu, co powiem. No nie, no nie ma gdzie zaparkować, a już jeździmy 15 minut naokoło i no jest kiepsko, no. Nie chcę zostawiać też auta gdzieś daleko, że tak powiem, od centrum miasta, no nie wiem jak to nazwać, żeby tu przyjść na piechotę, no bo taka okolica jest, powiem wam szczerze, taka sobie. Jest dużo Romów. I tak chodzą i się kręcą. Także się trochę boję o auto. No co, jedziemy dalej po prostu. No jedziemy, poza tym jak jest tu tyle ludzi, to można się też domyśleć, ile jest w środku. Nie, nie, no sami widzicie, że jest naprawdę ciężko i podejrzewam, że jak jest tyle osób na tych basenach, to tam jakoś nie odpoczniemy za bardzo z Moniką. I jedziemy po prostu dalej. Jedziemy na Mykaczewo. Jak widać, życie się tu toczy, jak gdyby nigdy nic. Gorąco, każdy przyjechał się schłodzić. Tu jeszcze jest niedaleko strumień, tam też było pełno ludzi. Dojechaliśmy do obrzeży Mukaczewa. Już z daleka rozpościerał się widok na zamek, który jest podobno tu największym zabytkiem, więc idziemy zobaczyć. Zaparkowaliśmy gdzieś tu w krzakach. Ja trochę boimy się tu zostawić wana, ale... Ale nie można tam zaparkować bliżej zamku, ponieważ jest zakaz parkowania i czytaliśmy w komentarzach, że policja przyjeżdża i wlepia mandaty. Także stoimy niedaleko. Idziemy na piechotę, tam ale... Już na górce rozpościera się widok na niego. Zaczyna padać deszcz, to jest najgorsze. No ja tak kropi troszeczkę. Ja to się cieszę, bo jest gorąco jak nie wiem co. Trochę nas schłodzi może. Monika, gdzie ten widok? Powiedz ty mi. No właśnie, tu jest ten widok, który miał się rozpościerać na miasto. Niestety teraz, jak widać, jest tu ogrodzony jakąś blachą. Ale może wyżej coś będzie widać. No do samego zamku jest blacha, więc może z zamku coś będzie. Zamek, do którego przyszliśmy, to zamek Palanka. Wejście od osoby dorosłej kosztuje 100 hrywien. I można płacić tylko kartą. Tak, i z tego też powodu my weszliśmy za darmo, ponieważ nie mieliśmy gotówki, ale pani z panem się nad nami zlitowali i powiedzieli, że... Nie prosiliśmy. Nie prosiliśmy, ale oni... Tak. Mówimy, no to nie mamy gotówki, musieli tak, wejdźcie za darmo. Iść, no i weszliśmy. I jak na razie, no, zamek jest pięknie usytuowany. Zamek został zbudowany w XIII wieku na rozkaz węgierskiego króla Beli IV. Potem oczywiście przechodził z rąk do rąk. W pewnym okresie nawet władał tym zamkiem jeden z książąt Transylwanii, czyli Siedmiogrodu, czyli miejsca, w którym niedawno byliśmy, w ostatnim odcinku. Dokładnie. No i słuchajcie, teraz taka akcja. Myśleliśmy, że będziemy mogli pochodzić po komnatach, że będą jakieś ekspozycje, a okazało się, że jedynym miejscem, które możemy zobaczyć, jest właśnie dziedziniec. No jeszcze sprawdzimy, jeszcze przejdziemy się tam dalej, ale wygląda na to, tak, że... Tak, bo każdy przechodzi i... I wychodzi. I wychodzi. Także no, idziemy zobaczyć, może gdzieś się jeszcze uda wejść. Pierwsze miejsce, do którego Paweł znalazł wejście i mnie przyprowadził, jest sala tortur. Strasznie to wygląda, ale sala tortur myślę, że wzięła się stąd, że w pewnym okresie czasu było tu więzienie. No i właśnie, tak przesłuchiwano opornych. O bardzo ostrym rygorze. No. Fotel, Monika, mam dla ciebie. Chcesz usiąść? To było straszne tortury. Miażdżenie głowy.
Odcinanie rąk. Nie, to jest chyba miażdżenie nadgarstków. Chyba lniane spodenki. Chyba lniane. Teraz w modzie chyba, nie? Ale to musiało być strasznie. Żarty żartami, ale okropnie jest. Nawiązując do naszej podróży po Grecji, okazało się, że jednym z więźniów był grecki bojownik o walczu o niepodległość, Aleksandr Ipsilantos bodajże. No, także było to właśnie bardzo ciężkie więzienie politycznych więźniów, tu torturowano. Starając się wydobyć wiele informacji. Idziemy dalej. Górny zamek prezentuje się całkiem okazale, ale oczywiście też jest wszystko pozamykane. Może możemy się przejść dziedzińcem, kupić jakąś pamiątkę ewentualnie. Kolejny balkon zamknięty. Dużo części, jakieś bastiony też są pozamykane. Dowiedzieliśmy się, że wiele zabytków w Ukrainie ze względu właśnie na wojnę jest tak tylko częściowo otwartych ze względów bezpieczeństwa. Kolejny balkon zamknięty, a ten jest nawet otoczony drutem kolczastym, słuchajcie. Niby można wejść na górę, ale już podejść do murku, żeby zobaczyć widok, nie można, także... Nie wiem, może wiesz, ze względu na widok na miasto. Tak to jest zrobione. Dobry punkt obserwacyjny, Monika, no ze względów spraw wojskowych. No. Widać, że dynastia Rakoczy lubowała się w pięknych meblach. Sofa, bardzo śmieszny kształt. Moje różne biurka, kredensy, szafy. Drewniane, pięknie zrobione. No właśnie tego mi brakowało w zamku Paszy, koło góry Ararat. Ararat, tak. Zamek bardzo fajny, w sumie sporo rzeczy do zobaczenia, sporo komnat do odwiedzenia, różne ekspozycje, różne artefakty, jeśli można to tak nazwać. Mi się bardzo podobały te gospodarcze rzeczy w tej komnacie, super to było. Także warto tutaj zajrzeć, tylko że dziś jest bardzo gorąco, jest duszno. Wróciliśmy do vana i odgrzewamy te ukraińskie krukieciki, mamy z grzybami i z mięsem. Także zaraz popróbujemy, czy dobre, czy niedobre. Podobno takie domowej roboty. Także zobaczymy. Trochę wan krzywo stoi, nam tłuszczyk spływa na lewą stronę. Tak, muszę trzymać patelnię, bo zjeżdża. Uroki van life. Ja mam z grzybami. O ja. Matko. Ale pyszne. Przyjechaliśmy do centrum Mukaczewa. Miasto liczy około 85 tysięcy mieszkańców, znaczy liczyło w 2019 roku, ale jakoś wydaje nam się puste. Bez problemu zaparkowaliśmy, jak widzicie, vana przy ulicy. Dużo domów też wygląda na opuszczone, są pozaciągane. Rolety, tak. Trochę pozarastane podwórka, wygląda na to, że ludzie od jakiegoś czasu w tych domach nie mieszkają. Także podejrzewam, że opuścili Ukrainę i gdzieś sobie pomieszkują teraz, na przykład na Węgrzech albo w Rumunii. Wydaje mi się, że na Węgrzech, bo tak jak wam mówiliśmy, nawet w Mukaczewie 40%, prawie 40% mieszkańców to byli Węgrzy. Są Węgrzy. Także idziemy zobaczyć, jak to miasteczko wygląda. Czuję się, jakbyśmy się cofnęli tak no, trochę lat do tyłu. W końcu widzę też napisy zniżka, słuchajcie, bo we wszystkich krajach, gdzie nie jeździmy, to wszędzie jest sale, nawet w Polsce. Kolejne miasto. No, na pierwszy rzut oka wygląda, wiecie, normalnie, życie funkcjonuje, no bo tak jest. No, tylko że no, znowu za nami tablice upamiętniające śmierć żołnierzy. Tam jest akurat 66 poległych żołnierzy. Z tego miasta? Tak. No jest, ja nie mogę się do tego przyzwyczaić, naprawdę. Wzbudza to we mnie jakieś takie mieszane uczucia, że no, chodzę, jest wszystko normalnie, a gdzieś tam giną ludzie. No. To jest tak przykre, że jakoś nie mogę sobie z tym poradzić. Może jakbym tu dłużej pobył, to jakoś bym chyba przeszedł do porządku dziennego. No tak jak oni musieli przejść, no bo już tyle lat ta wojna trwa i trzeba żyć dalej, no.
Miasto Mukaczewo powstało już w IX wieku, ma bardzo bogatą historię, ale najdłużej panowały tutaj Austro-Węgry. W pewnym momencie miasto należało do Czechosłowacji. Tak, to jest takie ciekawe. Nie wiedziałem o tym, że Czechosłowacja sięgała w te rejony. Po Czechosłowacji Mukaczewo przejęli Węgrzy. I tutaj mamy taki wątek historyczny związany z Polską. Między 22 a 24 września 1939 roku została tutaj rozwiązana grupa Stryj pod wodzą generała Dębińskiego. Miała ona za zadanie chronić linię, połączenie z Rumunią. No ale niestety została rozwiązana. Żołnierzy internowano, a sam generał Dębiński został skierowany do Budapesztu. Tak się tu kończy właśnie historia tej grupy. W ręce sowieckiej Ukrainy Mukaczewo trafiło w 1945 roku. No, później po rozpadzie ZSRR po prostu zostało miastem ukraińskim. I tak, słuchajcie, w sklepach niczego nie brakuje. Miasto, można powiedzieć, tętni życiem, choć nie ma tu pewnie tyle mieszkańców, ile było wcześniej. Kafejki, restauracje pootwierane, ładne sklepy. Tak. Także pochodzimy jeszcze trochę i podelektujemy jeszcze się tym spokojem, bo bardzo miło tu jest, fajne takie uliczki, wąskie bramy. Przypomina to nam takie staróweczki w Polsce. No dokładnie, też mam takie wrażenie. Taki Lublin trochę. Jest 20:30, a jest po prostu cały czas gorąco, w ogóle nie robi się chłodniej. Ja to już jestem, jak to Paweł mówi, jak lep na muchy. Rzeczywiście, takie małe muszki się do mnie już przyklejają, także jak wrócę do wana, to pewnie będę cała oblepiona. Na szczęście mamy wodę i czeka nas prysznic. Mozzarella z pomidorami, z greckim jeszcze oregano i z grecką oliwą. Przepyszna jest ta oliwa. A poranek taki trochę dziwny, jakieś było słychać tu strzały, ale wydaje mi się, że to z jakiegoś poligonu, że ćwiczą tutaj, jest jakaś chyba jednostka wojskowa. No, a noc w sumie spokojna. Ten poranek taki trochę dziwny. No, dziwnie słyszeć te strzały było, ale tak się troszeczkę zdenerwowaliśmy, ale w sumie no, jesteśmy tak blisko granicy z Węgrami i Słowacją, że ten lęk gdzieś tam szybko minął. To nasza kolejna miejscówka, tym razem w Mukaczewie. Zostaliśmy w tym mieście, nigdzie dalej nie jechaliśmy, ciemno się zrobiło. Miasto bardzo, bardzo przyjemne. Stoimy tu przy jakimś boisku ligowym chyba, bo tu jakaś drużyna w Mukaczewie chyba ostro gra w piłkę. Były tu treningi, dużo ludzi biega. Było cicho i spokojnie, naprawdę. Bardzo mi się podoba to miasto. Jest taki specyficzny klimat. Robiłaś takich zapachów tym śniadaniem, że po prostu ja już ledwo żyję. Ja już jem. Ty już jesz, no pięknie. Ja tu robię przebitki, słuchajcie, a Monika już sobie je. No. Po śniadanku chcemy jeszcze zajechać do jednego miasta i będziemy przekraczali granicę ze Słowacją. Chcielibyśmy odwiedzić Lwów. Ale gdybyśmy jechali do Polski, no to byłoby to po drodze. Ale że chcemy zajechać na Słowację, tam spotkamy się z przyjaciółmi. Dlatego nie tym razem. Ale tak, na pewno na Ukrainę jeszcze wrócimy. Tak, ja bardzo chcę wrócić na Ukrainę, bo no, podobało mi się, naprawdę. Rewelacja. Znaleźliśmy niedaleko wodę, także jedziemy zatankować, żeby już na Słowację mieć spokój. I będziemy się kierowali do miasta Uszhorod, który leży na granicy właśnie słowacko-ukraińskiej. Może tych państw już tyle przejechaliśmy, że już mi się te granice po prostu merdają w głowie. Już nie pamiętam, kiedy ostatni raz używaliśmy naszego szlauchu do tankowania wody, do naszego campervana. Cały czas nosiliśmy wodę albo tym baniaczkiem, albo tym. Nie pamiętam, w Turcji chyba ostatni raz, w Bułgarii i w Rumunii na pewno nie. Tak, tam były w większości takie źródełka, gdzie cały czas leciała woda. Tak. I nie można było się podłączyć, tylko trzeba było nabierać do karniserków.
przyjechaliśmy do miasta Uszhorod, podobne trochę do Mukaczewa. No i podobna temperatura, 36 stopni. Nie wiem, czy my tu długo wytrzymamy. Postanowiliśmy się trochę przejść, ale no, temperatura nie jest zbyt fajna do spacerów po mieście. Uszhorod to stolica Zakarpacia, czyli regionu, po którym się przemieszczaliśmy. Historia jest praktycznie identyczna z historią Mukaczewa, jest tylko jedna różnica. Uszhorod był kiedyś stolicą Rusi Zakarpackiej, a Mukaczewo nie. Ale było tak samo w rękach Węgier, Słowacji, z Czechosłowacji i Ukrainy na koniec. Podobna do Mukaczewa jest również architektura, no i te wszędzie obecne brukowane uliczki. Fajnie to wygląda, ale ciężko się po tym jeździ. To jest po prostu takie bum, 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 skakanie w łanie. Warto odwiedzić grecko-katolicką katedrę Świętego Krzyża. Na chwilę obecną jest zamknięta, ale musi być interesująca. Jest z 1646 roku, dosyć stara i no, z wierzchu wygląda okazale. Okazale. Szczególnie ten miedziany dach mi się podoba. Słyszeliśmy, że Uszhorod to mieszanka różnych kultur, słowackiej, węgierskiej i ukraińskiej, zarówno w architekturze, jak i w kuchni. Ale to, co znaleźliśmy tutaj, po prostu wprawiło nas w osłupienie. Jest to podkarpacka filharmonia w tym momencie, bo wcześniej była to synagoga. I co ciekawe, jest ona zbudowana w stylu mauretańskim. No właśnie. Trochę z Marokiem nam się to kojarzy. No, szczególnie to te piękne zdobienia nad wejściem. Rzeczywiście w restauracji możemy zjeść czeskie knedliczki z gularzem, możemy zjeść węgierski bogracz, no ale my nie będziemy próbowali tych specjałów. Nie jesteśmy głodni, za to jesteśmy spragnieni przez ten upał i wzięliśmy sobie kraftowe zakarpackie piwo. Tak, jest to piwo Kibler, takie trochę mętne. Przepyszne. Takim kwiatowym aromatem, taki bardzo delikatny smak ma. Cudowny zapach. A kosztowało? Przepyszne. Ile duże kosztuje? Około 4 zł. Tak, za taki kufel. 4,50 może. Nic tylko pić. Najpierw nad rzeką. Miasto leży nad rzeką Usz, poprzecinaną różnymi starymi mostami, bardzo klimatycznymi. Nad rzeką jest deptak, mnóstwo restauracji, można coś zjeść, napić się. No, na pewno to miasto dużo bardziej tętni życiem niż Mukaczewo. Jest dużo więcej ludzi. I taki fajny klimat jest. W ten upalny dzień nie można pominąć najdłuższej alei lipowej w Europie, która rozpościera się tu nad rzeką. Lipy dają piękny cień. No, jest bardzo przyjemnie. Nie ma lipy. Nie ma lipy. My już powoli wracamy do vana i tak, słuchajcie, szybkie podsumowanie. Na chwilę obecną uważamy, że Zakarpacie jest absolutnie bezpieczne i jest bardzo ładne. Warto tu przyjechać. Bardzo fajnie się tutaj czuliśmy. Tak. Ukraińcy bardzo mili, zawsze nas miło przyjęli, czy w sklepach, czy w restauracjach. Także no, my czuliśmy się bezpiecznie przez całą drogę. No, my jedziemy teraz na granicę z Słowacją. Mamy nadzieję, że nie będzie takiej dużej kolejki, jak było tam wcześniej na granicy z Węgrami. No właśnie, i tutaj musimy wam coś powiedzieć. Z racji tego, że Węgrzy nie dogadują się teraz z Ukraińcami, bo każdy wie, jaka jest sytuacja, bardzo są długie kolejki z Ukrainy na Węgry, naprawdę. Jeżeli już, to wydaje mi się, że lepiej będzie uciekać na Słowację, tak jak my to robimy. Mhm. I tam zobaczymy. No, mi się wydaje, że będzie szybciej. Mam nadzieję. Do Europy. Mam nadzieję. Znaczy do Europy, na Słowację. Słowacji. Tak. Dobra, lecimy. Razem zaraz się przekonamy. Troszeczkę nam szkoda, że już musimy tutaj z tych okolic właśnie wyjeżdżać, bo chcielibyśmy pojechać trochę głębiej w Ukrainę, na jakąś taką typowo ukraińską wieś, zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. No, myślimy, że im dalej na wschód, tym jest sytuacja coraz gorsza. I z zaopatrzeniem, tak myślimy. No, jeżeli ktoś może był tam z was, to dajcie znać w komentarzach. No, na Zakarpaciu jest wszystko. Spokojnie. Tak jak i u nas. No, także jeszcze tylko tyle chciałem dodać.
ale rozmawialiśmy z panią w sklepie odnośnie temperatury. Powiedziała, że to, co się teraz dzieje, to jest w ogóle absolutnie nienormalne. Oni nigdy nie mieli takich temperatur o tej porze roku. Dokładnie. Także no, chyba przywieźliśmy trochę gorąca z Turcji. Cały czas nas to gorąco po prostu prześladuje. Trzeba będzie gdzieś, nie wiem, na Antarktydę jechać, żeby na się następną schłodzić. Podróż. No jesteśmy na granicy, jak widzicie, pusto. Już wjeżdżamy właśnie na przeprawę na stronę słowacką. Także luz bluz. Okazuje się, że jest kolejka i z tej strony. Także Słowacy bardzo dokładnie sprawdzają każde auto. I stoimy już z pół godziny, a przed nami jeszcze z 15 samochodów niestety. Kiepsko to idzie, a upał daje się we znaki. O Boże, w końcu to za nami. Słuchajcie, tak nas trzepali na tej granicy. Ukraińcy to Ukraińcy, ale Słowacy... Musieliśmy wszystko wypakować z bagażnika. Czyściutko. Zajrzeli nam do każdej szafki. Przestukali całego vana pod spodem. Byliśmy w oddzielnym pomieszczeniu, także zeszło nam się prawie 3 godziny. Wszystko dlatego, że wjeżdżaliśmy nie z kraju, który jest w Unii Europejskiej, tylko spoza Unii. Tak, wielokrotnie już to robiliśmy i nigdy nie mieliśmy takich akcji, ale dobra, mniejsza z tym, jesteśmy na Słowacji, Ukraina, słuchajcie. Ukraina. Ukraina jest w ogóle inna. Jedziemy sobie dalej, jedziemy do Polski, do rodziny spotkać się. No i z niektórymi z Was spotkamy się w Poznaniu na targach. Już się nie możemy doczekać tych spotkań na żywo, bo to jest dodatkowa dawka pozytywnej energii. No i będziemy kończyli tego vloga. Będziemy kończyli. Ukrainę mimo wszystko polecamy. Czuliśmy się tam bezpiecznie, było fajnie, miło. No ale się skończyło. Tak, także... pewnie kiedyś wrócimy, jak troszeczkę to wszystko się uspokoi, bo ciekawi nas ta kraina. Dajcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Kto nie subskrybuje, a ogląda, to zapraszamy do subskrypcji. No jak ktoś ma ochotę nas wesprzeć, to zapraszamy na Patronite. Pomaga nam to w naszych podróżach, dzieleniu się z Wami wszystkim, także dziękujemy, że jesteście z nami, dziękujemy za wszystkie komentarze, za te wszystkie podróże, które razem przebywamy i do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się cieplutko. Hej. Hej. Myślał Indor o niedzieli, a soboty wypuścili. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Okularki zakładamy i jedziemy z koksem. Zatankowaliśmy od nadarczy. Kurde, no widzisz, jakie mam teraz światło.